O, super. Widać? Nie dojechaliśmy wczoraj do Buszer, bo to jednak było. Wiecie, my musimy, to nie jest dużo, tam jakieś 150 km, ale my jedziemy tak powoli, już było dość późno, więc musieliśmy się zatrzymać po drodze. I my w takich chwilach, no wiecie, to nie ma co być marudnym. No, gdziekolwiek jakiś znajdziesz kawałek poletka, który się nadaje, więc znaleźliśmy tutaj to miejsce w takim gaju palmowym. No i żeśmy się rozbili wieczorem i no jak wiadomo zawsze ktoś jest właścicielem i troszkę jest taki strach, nie? Czy ktoś tam nie ma nic przeciwko i czy nie będzie mu, wiesz, jak nas znajdzie obojętnie wieczorem, rano, tak, to jak zareaguje, bo no mamy doświadczenia z Europy, wiecie, to nieraz jakby mogli, to by sami poszczuli, kijem pogonili, a tutaj przychodzi rano właściciel i mówi: witam na mojej ziemi, czego potrzebujecie? I co, to jemy? Bo choszmada. Bo dorgosza choszmada, ten wie. To dobre. To do bo dorgosza choszmada, ten na kucikiem, bo do teraz mas. Wie. Wszystko znajdą. Ja bigir, bo czochu dereś biar, bo choszmada. Aha. Bo czochu. Musimy tym nożem po tego. Merci. O, super. Pośmada. Jest zepsuty. My nie mamy internetu, bo tutaj i co? Straight. Nie bardzo gadał. Nie bardzo gadał po angielsku. No nic, może jakoś sobie poradzimy. Mamy wyjście. No nie mamy wyjścia. Oj, dobrze będzie zawsze jakoś człowiek sobie poradzi. No nie no, jakoś zrobimy kwestię. No ale nie, no zajebali nam internet. No. To już niemożliwe, żebyśmy nie mieli. Jesteśmy w mieście. Thank you.
oni muszą mieć nowy. To trzeba wymienić. Trzeba go będzie mówić. Dobra, nie mówię, że nic nie jest. Zależy, kto ma. Polski, Anglicz? O, pan ma. Benims. Farsi English. We go English first. You have a chair in here. Where are you waiting for? Ja tam się na samochodach nie znam i jeszcze mamy barierę językową do tego, ale to, co myśleliśmy, że jest zepsute, nie jest zepsute i bardzo dobrze, bo to jest poważna część, ale przy okazji wymienimy klocki hamulcowe, bo to na pewno już trzeba wymienić. Pan ma w domu też owczarka niemieckiego i takiego małego pieska. Siłała. Siłała pan ma. Dwa psy. Samochodu, tego koła całego, mechanik zauważył, że tarcza jest pęknięta. Tak? Okej, zamówił, już jedzie. I wszystko, słuchajcie, w warsztacie, jak u pana Mietka, gdzie po prostu jest dwóch mechaników i jeden kierownik i mają narzędzia, wydaje się, przedpotopowe. Robią wszystko na miejscu, zrobią
diagnoza, po prostu ciach pach, to w porównaniu do tych naszych pięknych warsztatów ze sztabem ludzi, gdzie tydzień czekasz, żeby w ogóle wjechać na kanał, nie ma w ogóle o czym gadać, słuchajcie. O której przyjadą? Ubiorę. A jest druga. Jajno krok. O Jezus, lunch break. Take a seat. Thank you. Wow, you have beautiful house. Beautiful. It's like a palace. Yes, really beautiful. Bello, mi piace mesie. Esmei, bello. One się oswoiły. Bella, bella, bella. Bello, moja dana pekona. Stop it. No play. Bello. I tam jeszcze jeden. Tak. Super, a tu mamy salon fryzjerski. Staro, byś pójdziemy, pani, staro. Staro, byś pójdziemy. Tutaj mamy pachnidełko. Ud. We call it ud. Ud. Yes. We call it ud. Oh. You like it, yeah? Yeah, I love it. I love it, I know. Mario. Miam, miam. Tak więc werdykt jest taki, że są w Iranie dobre rzeczy, tylko po prostu trzeba trafić, to jest bardzo dobre, bardzo dobre. Mm. Taki sos pomidorowy z warzywami, mięso, wydaje mi się, że wołowina. Bardzo dobrze upieczona, taka slow cooked. Widać? Thank you so much.
Mamy tłusty czwartek w piątek, bo wczoraj był dzień pełen wrażeń i samochód był w warsztacie, więc nie szło robić placków i potem nie kupiłam to, co miałam kupić, więc zrobiłam jakąś własną kreację. Chciałam zrobić faworki, a jest placki a la Śnieżka. Kroją wszystko bez tacki. Co, jest bije? Ja zjadłam rybkę i wszystkie moje ości są na talerzyku, a pani pięknie położyła sobie tutaj na folii. Tak? Bo pani potem pozbiera wszystko. Potem po jedzeniu tą folię ściągają i do śmietnika. A my po europejsku na talerzyku. You can go to my room, yes, and you can sleep. I turn on my air conditioner and I go out. You think it's your room? Amazing, like amazing. Iranian hospitality. Żeby nie zgubić tego szalika. Bardzo ciepło, a szpital ciepły jest. Tak właśnie mówimy, że tu w zimie jest cieplej niż u nas w lecie nad morzem. Bella,
myśli, że te konie są prawdziwe, nie może rozkminić, o co chodzi. Się boi. Ale popatrz, jakie są tutaj fajne porobione do grillowania, widzisz? Super. Proszę bardzo. Co, jakiś kawałeczek? Są zrobione takie grille. O. I takie budki, jak tam było, widać? Na których można sobie tam usiąść i jeść, piknik zrobić. Teraz jest odpływ, tak więc woda jest tam, tam daleko my widzimy i słychać wodę, ale tutaj nie ma. I okropnie widać, praktycznie nic nie widać. O, ale bele widać. Jeśli podoba Ci się seria z Iranu, możesz być zainteresowany książką Iran oczami kobiety, gdzie opisuję rzeczy, których nie udało się nagrać oraz moje spostrzeżenia. Książka zawiera też praktyczne porady, zarys historyczny i opis miejsc wartych odwiedzenia. Niedźwiedź musiał mi pomóc. Taka niemota jestem.